Uważaj! Co za kutas jeden. O, jak fajnie sobie do pracy idę, jak jestem szczęśliwy, zadowolony, jaki ładny dzień, słońce świeci. O, Rafał. Rafał, co ty tu robisz? Co ty robisz tutaj? Już nie wiem, Piotrek, straciłem motywację do wszystkiego. Po prostu nic mi się nie chce. Czuję się jak najgorszy taki nieudacznik. No to popatrz, bo poszukamy coś zawsze, coś ciekawego. Co ludzie tam piszą o tobie. O, tutaj pan schudł 20 kilo. Dziękuję, że mu wskazałeś drogę. Tu akurat brzydkie, to nie. Tu jest jakiś też... No nie, to tak, jakiś troll zwykły, to tego nie, taki głupo to się nie przyjmujesz chyba, nie? Takimi Jezu... bzdurami. O, film jest o tobie jakiś, proszę bardzo, film o Keto Kocurze. Ktoś zrobił film o mnie? No? Keto Kocur czy Keto Oszust? Jezu, znowu mnie hejtują, Piotrek! Nie, może to nie jest hejt, tak może wiesz wyglądać. Jednocześnie wmawiając publice, że stosując się do nich osiągniemy lepsze rezultaty. Moją uwagę zwrócił Keto Kocur, który mimo stosowania diety ketogenicznej od lat zbudował jedną z lepszych sylwetek wśród polskich influencerów i trzeba przyznać, że wygląda fenomenalnie. Całość prezentuje się bardzo estetycznie. Nie, to dalej mi to nic nie dało, Piotrek. Nie wiem, dalej nie mam motywacji. Nie wiem, muszę chyba zamknąć kanał, firmę. Nie dam rady. Co? Jak zamknąć kanał, firmę? Nie dam rady. Zgłupiałeś? Po tylu latach? Ja tyle lat za darmo rypałem i teraz będziemy kanał zamykać i firmę? Patrz na mnie, jak do ciebie mówię. To ty jesteś co, Keto Kocur ty jesteś? Ja ci coś powiem, Rafał. Ty się zachowujesz jak taki Keto Klocur chyba raczej, co się taki do kibla go spuszcza. O, tak wyglądasz teraz w tym momencie, wiesz? Suchy synu jeden. Ty nie jesteś moim bratem! Odcinek o dyscyplinie, o tym, dlaczego uważam, że jest to najważniejsza cecha, którą możesz sobie wykształcić małymi krokami, która nieraz wyciągałem z najgorszego bajora, jakiego sobie narobiłem. Nie każdy od razu może mieć coś takiego i ma sukces. To musielibyście mieć bogatego ojca, który sprzeda pole i da mama 5 do 2 pieniądze. Co? Jaki? Jaki Keto Klocur? Ty kocur jestem! Co, motywacji nie mam? Sam gadam takie głupoty, idziemy Piotrek na trening! Apa. I ba. Pasy przede wszystkim. Pamiętajcie, a ten co chce wylecieć przez szybę, to nie chce wylatuje. Ale nie o tym dzisiejszy film, tylko o tym, jak po prostu być szczęśliwym człowiekiem i czerpać radość ze sportu, z jedzenia, z diety. Dieta nigdy nie powinna być takim światopoglądem, czymś takim jak faszyzm czy nazizm na przykład, albo jeszcze gorzej komunizm. Coś mi dzwoni między nogami. Ale co? Uważaj! Co za kutas jeden? Dlaczego ograniczać sobie, nie wiem, 0 gramów węglowodanów? No przecież warto sobie dać nawet i te 50, 60, a nawet i więcej, jeśli trenujecie, żeby czerpać sobie te minerały, co mi tak urwało łeb. Żeby czerpać inne minerały, które ciężko jest uzyskać z diety typowo odzwierzęcej. Dlaczego sobie nie dać na przykład więcej jakiegoś tam szpinaku? Dlaczego więcej sobie nie dać owoców typu awokado, owoce jagodowe na wieczór, na lepszy sen? Ja w życiu nie myślałem, że będą więksi szarlatani ode mnie, Piotrek. O, ty, w życiu. Kanał, ja byłem typowym szarlatanem. Tak. Pamiętajcie, że jak coś zaczyna się eliminacyjnego, że coś wyrzucacie całkiem, to już powinno być dla was troszeczkę podejrzane. Bo dlaczego? Bo dlaczego? I co, moi drodzy, też odnośnie motywacji trzeba powiedzieć, że motywacja jest przelotnym takim zjawiskiem, które faktycznie może u was wystąpić. Może być fajnie, że o, teraz mam motywację, idę na siłownię. Fajnie, skorzystajcie z tej motywacji. Co jest najważniejsze przede wszystkim w jakimkolwiek przedsięwzięciu, to, żebyś trzymał się cały czas tego samego, jeśli chcesz coś w życiu osiągnąć. Bo jeśli na przykład sobie tak powiesz, o, teraz jest motywacja, idę na siłownię, potem pół roku nie ćwiczysz, no to gówno z tego będzie. Tak samo będzie z biznesem. Pójdziesz, o, teraz mam motywację, założę biznes, kupił 200 par portek, sprzedał 10 i mu się znudziło. No to tak nie będzie, no. I co? Jedziemy na trening, który robię już od 11 lat. Co prawda mięśnie nie lubią tego samego, więc zmieniliśmy troszeczkę plan. Teraz trzymamy się periodyzacji siłowej, ale nie tylko siłowej, tylko także objętościowej. Wrzuciliśmy strasznie dużo różnych rzeczy takich, które będą szokować tak naprawdę nasze mięśnie, bo nie robiliśmy na przykład nigdy treningu do zapaści mięśniowej, nigdy nie trenowaliśmy wytrzymałości mięśniowej, nigdy nie robiliśmy też maksów tak naprawdę. No nie sprawdzaliśmy tego, raz chyba w życiu sprawdziłem na klatę gdzieś tam te 145 poszło, czy ile tam było wtedy, ale to już były dawne czasy. Przed kontuzją barku, nie? Przed kontuzją mózgu to było Piotrkowego. I jak się można było tak kamery przestraszyć? Trzymałem kamerę, a się pan tak wystraszył, tak się przeląkł. To niegodne mężczyzny.
Także morał z tego wywodu jest taki, że motywacja może wam coś tam dać chwilowo. Fajnie, wykorzystaj to. To jest takie jakby japońskie satori, możesz to tak porównać. Tak szybciutko przychodzi i szybciutko odchodzi. Ale konsekwencja, ciężka praca, tego zawsze się musisz trzymać. I moje pokolenie Y to ci mówi zecie młody, który jeszcze nie wiesz, co ze sobą zrobić. Milenialsy stare to Y? Nie, ty jesteś starym milenialsem. Jesteś młody milenial. Bo ty jesteś 1983, ja jestem młody milenial z 1990. I to ja już miałem być tym, co nic nie osiągnie w życiu. Mówili mi, że po prostu będę gnojem takim, któremu nic się nie będzie chciał robić, ale się pomylili. Dlatego zety też mogą coś osiągnąć, nawet jak pierdzielą dziadki stare, takie jak ja czy ty, że nic nie osiągną. Jeszcze jest nadzieja. Jeszcze jest dla was nadzieja, zety młode, drogie. Dobra, mądre słowa, moi drodzy, ale nie takie, że ja to gdzieś wyczytałem. Dzisiaj tylko tak udam bardziej, że stąd czytam, ale to jest tak naprawdę mojego autorstwa. Pamiętaj, ketogeniku stary i młody, jeśli zaczynasz się cieszyć na widok żyta, prosa, czegoś słodkiego, to pamiętaj, że to nie cieszysz się ty, tylko cieszy się twoja świnia wewnętrzna. I czuję faktycznie mądrzejszy od razu, tak mi lepiej tak, się zrobiło. Tak, ja też nawet, no. Wiosna się zaczyna, od razu na siłownię, jak widzicie. Po co iść? Po co na siłownię? Ćwiczenie numer jeden, od którego zawsze zaczynamy tego dnia, jest to klata na ławce poziomej, albo jakieś inne, jak nie ma, trudno. Trzy serie zrobimy. Dobra. Rozrzewkowe. No, gniesie. A powiedz coś do tego Rafała drugiego, powiedz coś do niego. Tego? Bo coś się sra. Wiesz, co mnie wkurza, to jest ten inny Rafał. Tak, no. Będę tu mówił do niego. Dobrze. Co mnie wkurza najbardziej, to jak czasem ktoś napisze komentarz w stylu: a, to ten kanał był taki fajny, wartościowy, merytorycznie, jakby nie taki prowadzący w durnowaty sposób. Bo to co, mam się zmienić specjalnie, żeby mnie inni oglądali? No to przecież to jest właśnie to. To jest właśnie to, że ktoś ci coś każe zrobić, bo nie jest szczęśliwy. Tu ma być szczęście tak naprawdę. Szczęście mi daje to, jak jestem po prostu sobą, więc ci ludzie, którzy no, nie znoszą mnie, to po prostu no, nie oglądać i tyle. No, tak sądzę, Piotrek. Dobrze sądzisz. Dobrze sądzisz. A, byś rozdzielał się, tak? Nie, to już maksy są. Piotr wyciska, a ja wam spróbuję powiedzieć. Dzisiaj jest trening, w którym robimy tak naprawdę większy stres w mięśniu, czyli tak bardziej go stresujemy, żeby on się zmęczył, żeby on upadł wręcz, niż tak naprawdę dbamy o napięcie mięśniowe. Stąd ja na przykład robię bardzo dynamicznie w górę, szybko opuszczam, tak żeby jak najwięcej powtórzeń narobić, a główno mi obchodzi tak naprawdę to napięcie podczas opuszczania. Włączamy do tego upadek mięśniowy, który przez niektórych jest uznawany, że nie działa, inne badania mówią co innego, więc dlaczego sobie czasem nie dołożyć raz na 3 tygodnie treningu z upadkiem mięśniowym, żeby zaszokować bardziej mięśnie, nie? Bo wiadomo, że dużo jest czynników, które budują mięsień, natomiast dwa najważniejsze to napięcie mięśniowe oraz stres. Tyle. No dobra, taki mądry jesteś, powiedziałeś, jakie czynniki budują, a jakie w takim razie degradują? Degraduje brak węglowodanów, bez cukru nie zbudujesz mięśni. No i cholesterol jakoś wysoki, to też koniec, już nic nie zbuduje, bo zawał za chwilę skrzep pęknie. A tak na poważnie, to czynnikami hamującymi, jak dla mnie najbardziej, brak aminokwasów, białka. Przede wszystkim zwierzęcego wysokiej jakości w dużej ilości, w średniej bym powiedział. 1,5 g do 2 g na kilogram masy ciała. To już naprawdę wystarczy. Ile ty stosujesz? Ja staram się przy mojej wadze 81 kg teraz, to trzymam tak 120-140. No w zależności, bo ja nie liczę kalorii, nie? Z soi? Nie no, z jaj, z twarogu trochę, jak nie mam jaj wiejskich prawdziwych. No i z wołowiny, wieprzowiny. Plus jeszcze jakaś ryba praktycznie co drugi dzień. Tak to wygląda, a teraz nagraj serię, bo ludzie chcą też motywacji. No to przytrzymaj tak rękę. Tej krótkotrwałej, to jest krótkotrwała motywacja, która może cię popchnąć gdzieś tam, ale pamiętaj, że to ty już resztę pracy musisz zrobić. To ty musisz chodzić na siłownię i napierdzielać. Tak, kierunek ci wskaże, ale drogę musisz ty sam przejść. Pokaż kierunek. To jest kierunek. Teraz pokaż drogę. Ta żyła na czole wskaże ci drogę. Ona jest drogowskazem. Z oka do mózgu. To jest to słynne połączenie mózg-mięsień na czole. Dobrze, że nie mózg dupa. No i teraz seria do upadku mięśniowego. Czyli po prostu Piotr zrobi, jak zrobi 10 na przykład założone, to robi tak więcej, żeby zdechnąć, a ja mu pomogę. Starość, nie radość, niestety. Co chwilę do kibla już musi latać. Tak długo idzie, Jezu. Nie wiem, czy się nie zleje po drodze. Już tyle idzie. Co takie mokre tam? Wysikało? Przy okazji widzowie pytają, co to jest grzybobranie na siłowni? Nie doświadczyłem tego zjawiska, z opowieści znam tylko. No, co mówią ludzie? Jeśli idzie pod prysznic publiczny, to może wystąpić takie zjawisko jak grzybobranie. Czyli wchodzisz bez grzybu, wychodzisz grzybami. Bądź grzybem, w zależności ile tam gatunków spotkałeś.
po głównym ćwiczeniu co przychodzi? Przychodzi ćwiczenie pomocnicze, czyli już takie bardziej, żeby dowalić mięsień. Dzisiaj akurat wolny ciężar na klatkę, ale na przykład nie stronimy od tego, żeby na przykład użyć jakiejś maszyny typu hammer, bo to też tak naprawdę rozwija w jakiś inny sposób. Tak, jest inne napięcie, na przykład na maszynie ze stosem. No. I na to się rozkłada to wszystko. 32,5 było z ósemkami, no to tak 27,5 myślę spróbujemy. 27,5, jest taki ciężar tu w ogóle? Krótkie przerwy po 2 minuty, półtorej minuty, dwie. Na tym treningu akurat, bo w innych mamy dłużej, po 4, po 5 nawet. Ludzie też pytają, najlepsze ćwiczenie na klatę mi daj. Jakżeś zbudował taką klatę? Nie ma najlepszego ćwiczenia na klatę. Jest tylko tak naprawdę zestaw. Dla każdego coś dobrego bym powiedział, ale jak najlepiej zrobić klatę, to ułożyć odpowiedni zestaw, a nie znaleźć jedno ćwiczenie i go rąbać. Tak, czyli jak ktoś weźmie na przykład ćwiczenia Arnolda, to ma gwarantowane, że taką będzie miał klatę? Na pewno będzie miał dobrą, ale nie będzie miał gwarantowane, że akurat taką zbuduje, bo może na niego po prostu coś innego działało, miał inną budowę, przyczepy mięśni może miał inaczej rozstawione, także niekoniecznie wiecie, trzeba patrzeć tak naprawdę na gwiazdy kulturystyki. Wyskoczył łapę, 2 tygodnie nie ćwiczył, ale patrzcie. Teraz barki w sumie, bo zrobiliśmy priorytet dzisiejszy, czyli klatę, potem uzupełniliśmy plecami i na koniec barki, czyli to, co ma najbardziej gówniane i nad czym pracujemy już jakiś czas. Wyciskanie hantli siedząc, a później jeszcze jakieś wynosy. Okay. Koniec. No i mamy osiągnięty upadek dzisiaj na barkach, na klacie, na plecach, na wszystkim. Jest takie pytanie jedno, widzowie zawsze go zadają, a akurat ty dobrze odpowiadasz zawsze, jesteś doświadczonym człowiekiem. Znam życie i takie tam. Życie i takie tam, więc pojawiło się takie pytanie, co gdybyś miał wybrać, to kim wolałbyś być? Czy wężem z taką jedną nogą chamską, co cały czas skręca w lewo, nie w prawo właśnie, tak jest zaznaczone, że w lewo, czy rekinem bez płetw, ale takim, który dawniej walczył o przyszłość swojego gatunku? To jest pytanie, jest banalne, ja nigdy w lewo nie skręcam i nie skręcę, dlatego tym rekinem. No dobra, a jakby skręcał w prawo ten wąż? To wężem wtedy chyba. Bo czyli to wszystko od tej nogi zależy, w którą stronę skręca? Czy w prawo, czy w lewo, to jest bardzo istotne tak naprawdę, bardzo. Kurde, to ja bym nie wiedział, to dzięki Piotrek. Bo to życie ci pokaże, czy w lewo skręcisz, czy w prawo kiedyś. Idziemy Piotrek do domu, ale co trzeba jeszcze powiedzieć, o to, że dzisiaj był taki plan, który w dupie mieliśmy napięcie mięśniowe, natomiast za tydzień pewnie w kolejnym katalogu będzie już trening, w którym będziemy bardzo katować właśnie napięcie mięśniowe. Nie będzie nam chodziło o tak naprawdę liczbę powtórzeń, tylko duży ciężar, duże napięcie mięśniowe, wolne opuszczanie, mało powtórzeń, no i co jeszcze tam? Długie przerwy tak naprawdę, bo teraz mieliśmy minutę 32, a następnym razem pewnie 3-4 albo nawet 5. Idziemy Piotrek do domu. Tak, doskonale, tak właśnie jest. I najlepszy teraz przyrząd na świecie, czyli to. Nikt na tym nigdy nie ćwiczy. Ludzie chcieli, Piotrek, żebym ja mówił mądre słowa w jedną stronę, a ty jest w drugą głupie. Jedzie pizdeleuszu jeden, no. Ja pitole, prawy pas wolę się zgra. Patrz, go od sumienia biegi jak jakiś głupek. Klocur. Keto klocur. Ale genialne. Ty mi tak powiesz, a ja o nie! Ona tak, ty jesteś ketokocur, ty jesteś ketoklocur, nienawidzę cię i pójdzie. Dobra, nie znajdziemy motywacji, takie to tak głupie. Będzie. Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod ciebie pod nadzorem dietetyka. Zapraszam cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl.
Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, jeszcze życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec!